Cześć kochani, dzisiaj mam dla was coś innego, tak naprawdę to jest pierwszy filmik nieksiążkowy na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się spodoba, ponieważ to jest tak naprawdę robione wszystko na spontanie. Moja koleżanka była na wakacjach na Malcie, przywiozła mi trochę słodyczy i stwierdziłam, że zrobię po prostu mini test słodyczy z Malty, ponieważ tego nie jest dużo, ale po prostu lubię oglądać takie filmiki, więc stwierdziłam, a co mi tam. Chciałam też bardzo podziękować Karlinie za to, że przywiozła mi te pyszności. Mam nadzieję, że to będą pyszności. I pierwszą rzeczą, jaką przetestuję, jaką spróbuję, to takie ciastka a la pieguski. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tak naprawdę ponoć na Malcie wcale nie ma dużo słodyczy takich typowo maltańskich. Przynajmniej tak mi powiedziała Karolina i zobaczymy, jak to będzie wyglądało i smakowało. I one wyglądają tak, one są naprawdę duże, zobaczcie. I przyznam wam się, że pod spodem mają lukier, to jest lukier? Lukier. I zaraz zobaczymy, jak smakują. Well, no nie wiem, czy to się je. Chyba się je. Jak się smakuje to? Jak smakuje to? Więc tak, tutaj ten płacht to nie jest lukier, tylko to jest tak jakby taki a la papier jadalny. Jest bardzo słodkie, a samo ciastko ma bardzo specyficzny smak. Ono jest na pewno orzechowe. Ono ma w sobie orzechy. To są orzechy arachidowe. A naprawdę mi smakuje, bo nie jest takie słodkie. W ogóle mówię z pełną buzią, przepraszam was za to, ale jeszcze tego nigdy nie robiłam i po prostu aż mi głupio. Naprawdę mają taki smak arachidowy i naprawdę mi smakują. Są bardzo dobre. Czy to jest smak arachidowy? One mają tu też chyba coś takiego z alkoholu. Trudno mi powiedzieć, co to za smak. Ja go znam, tylko nie mogę sobie przypomnieć. Ja wiem, co to jest. To jest marcepan. Słuchajcie, one są marcepanowe. Ja się nie lubię marcepan, ale ten marcepan tutaj jest taki słodki. Znaczy może przez to tutaj, przez ten a la płachtę cukrową zmienia to cały smak, ale naprawdę mi smakuje i polecam wam, że jeżeli będziecie mogli te ciasteczka kupić, to fajna sprawa, dobre i naprawdę smakują mi, naprawdę. Takie powiem wam, że takie 7 na 10, bo to nie jest jakieś, wiecie, niebo w ustach, rozpływa się w ogóle, ale jako przekąska naprawdę super. Kolejna rzecz, troszkę mnie przeraża swoim kolorem, ponieważ to są takie ciastka z takim lukrem bardzo różowym, takim wiecie, bardzo, bardzo różowym. I one trochę przypominają mi eklerki, ale to na pewno nie są eklerki, więc zaraz zobaczymy, już otwieram, już próbuję. Są bardzo twarde, jak patrzę w ręce. I tu wygląda coś takiego. I naprawdę nie wiem, czy to widać, ale ten kolor jest taki mocno, mocno różowy. I już robimy próbę. To tak naprawdę nie ma smaku. Znaczy to jest smak po prostu ciastek, takich pieczonych, kruchych ciastek. Ten lukier też nie ma zbytnio smaku. No po prostu takie ciastka, no takie wiecie, 4, 5 na 10. Takie zwykłe, przeciętne ciastka, co są zwykłe, przeciętne i tak naprawdę moja mama też robi podobne. Trochę takie średnio słodkie. Uważam, że takie, no mówię, 4, 5 na 10, bo nie ma szału. Nic mi tutaj nie zaskoczyło w tamtym ciastku, bo fajny taki posmak marcepanowy, nie spodziewałam się tego. A tutaj ani lukier, ani samo ciastko, po prostu nic takiego nie wnosi do mojego życia, żebym miała wow, super ekstra. Kolejną rzeczą są to ciastka na wagę. Mam nadzieję, że one się nie zepsuły, bo tutaj też trochę się działy, bo troszkę oczekiwałam, żeby nagrać ten filmik. One też mają taki biały spód i nie wiem, czy to jest też taka płachta, czy to jest taki lukier. Nie, to też jest taka ala chyba cukrowa płachta, jak ja to mówię, taki cukrowy opłatek. Tutaj mamy orzecha, więc na pewno będą, nie, to jest migdał, takie ala migdał. I zaraz zobaczymy, czy to nie są po prostu mniejsze wersje tamtych. Powiem wam, że mi się wydaje, że to ciastko to duże, to po prostu to jest ich takie typowe ciastko. Te są trochę bardziej słodsze, co niezbyt im pasuje, bo ja nie lubię takich słodkich rzeczy. I one są po prostu słodkie. Naprawdę są słodkie, ja nie lubię słodkich rzeczy, więc dla mnie to jest średnie. Takie wiecie, 3 na 10, bo są za słodkie i zaraz by człowiek był przesłodzony. Właśnie i ta płachta, znaczy ten opłatek na pewno to robi dużą słodycz, bo jak spróbowałam samego, to naprawdę było mega słodkie. A ciastko jak ciastko, naprawdę też szału nie ma, też takie. Ja bym dała nawet 3 na 10, bo po prostu za słodkie. Teraz mam dla was coś, co ja już wcześniej widziałam, ale jadłam w trochę innym stylu, bo wcześniej jadłam z Malty, Anitka mi przywiozła, jak była na Malcie, czekoladę z orzechami, naprawdę była fajna. A tutaj mamy taką a la hałwę z orzechami, zobaczcie jak to wygląda. Taki blok hałwy, bo to jest miękkie, to na pewno nie jest czekolada. I zaraz zobaczymy, jak to smakuje, zrobię to bardzo nieelegancko, ponieważ nie mam tu żadnego widelca, noża, zapomniałam o tym, że coś takiego jest i po prostu będę to otwierała
jak dawniej się otwierało, za moich czasów, po prostu rękami. Oja, powiem wam, że to też ma ten taki opłatek słodki, to wygląda w środku tak, nie wiem czy to widzicie. I zaraz spróbujemy, ale to też ma ten opłatek słodki. Dlaczego oni wszędzie dają ten opłatek słodki? To jest bardzo dziwne, bo to nie jest chałwa. To jest takie miękka pianka, słodka, z orzechami. Ale to nie jest taka słodycz, wiecie. Taka słodycz, która po prostu nie pozwala jeść. To się bardzo klei i tak rękami to nie elegancko, ale cóż, jak mi przykro. Bo ja myślałam, że to jest jakieś takie bardzo ciężkie. Czy coś takiego, a to naprawdę jest... Jest dobre. O, to jest z nugatami, no to dobrze. W składzie na pierwszym miejscu cukier, miód, glukoza, białka, jajek, orzechy, znaczy migdały, natural, coś tam i wanilia. Czyli to nie jest zdrowe. Jak ktoś jest eko, bardzo to nie kupujcie tego. O Boże, jednak to jest słodkie. No, naprawdę, teraz mi złapała to słodycz. Nie. Nie, to jest dobre. Ale w małych ilościach i trudno mi nawet to ocenić, bo za dużo zjadłam i po prostu naprawdę z racji tego, że się bardzo zasłodziłam tym czymś, jeżeli ktoś wie co to jest, to dajcie na dole znak, to teraz będzie test kini, czyli ich napoju. Wygląda jak po prostu herbata, czytaj Iced Tea Nesty. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to ma 250, w 250 ml jest 109 kalorii i zaraz zobaczymy jak to smakuje. To jest gazowane. Naprawdę to jest niedobre, w ogóle mi nie smakuje, jest gorzkie, ten gaz jest taki dziwny i taki nieprzyjemny, bo to nie są takie bąbelki jak u nas, tylko to jest taka piana, jakby was zalała was piana i gorzkie, dlatego mi się to nie smakuje w ogóle, to jest dla mnie 1 na 10. I teraz ostatnia rzecz to niby są jakieś chrupki, ciski, twisters, coś tam, zobaczymy jak to smakuje, zobaczymy czy one przetrwały, z tyłu są chińskie znaki, więc... Wiecie, jeżeli lubicie maczugi, to wyglądem przypomina to maczugi. I wygląda tak. A ja lubię bardzo maczugi, jestem wielką fanką maczug, to jest smak mojego dzieciństwa, więc zobaczymy jak to smakuje. To są typowo maczugi, tylko to jest jakiś inny smak. Nie wiem jaki, bo tutaj nie jest zbytnio napisane. Ale to jest dobre, naprawdę mi smakuje i to są naprawdę takie maczugi. To są maczugi, dzieciństwo, młodość, piękna moda, jeszcze włókno kolagenowe w twarzy, bo jak wiecie, włókno kolagenowe zanika ponoć od 21 albo od 24, czyli mi już zanika, przykro mi, ale to jest smak młodości, tak, smak młodości, daję temu takie 8 na 10, bo szału nie ma, ale za smak młodości to tak. To by było na tyle, wiem, że tego dużo nie było, ale tak jak mówię, słyszałam, że nie ma tego w ogóle dużo na Malcie i najbardziej smakowało mi to ciastko pierwsze, to jest takie, ale marcepan, jeszcze nie lubię marcepanu, ale naprawdę jest dobre i te chrupki, te ciski, co przed chwilą były, a najmniej napój. Mam nadzieję, że ten test wam się podobał, ja nie wiem, czy mi to dobrze wyszło, bo robię to pierwszy raz i to jest taki eksperyment, ale chciałabym jeszcze tego typu parę testów zrobić. Ja nie będę tu już więcej się rozwodzić i bardzo życzę wam dobrego dnia, dobrego weekendu, dobrego tygodnia, trzymajcie się, pa pa.